Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pod moim ostatnim materiałem poświęconym szkole pojawiło się sporo pytań, ale jak to może być, że Kościół zobowiązuje swoich wiernych do tego, żeby posyłali dzieci do szkoły katolickiej? Dzisiaj kilka odpowiedzi na takie pytania. Zapraszam. Na początek zacytuję encyklikę Divini Illius Magistri papieża Piusa XI. Nie mogą też katolicy zgodzić się na taką mieszaną szkołę. Gorzej, jeśli jest ona jedyna i dla wszystkich obowiązkowa, w której jakkolwiek ubocznie mogą pobierać naukę religii. Przecie resztę nauczania otrzymują od nauczycieli niekatolików razem z uczniami niekatolikami. Albowiem nie przez to samo, że w szkole się udziela, często bardzo skąpo, nauki religii, staje się ona zgodna z prawami Kościoła i chrześcijańskiej rodziny i godna, by do niej uczęszczali katolicy uczniowie. A więc nie przez to, że gdzieś tam jest udzielana trochę religii. A więc co sprawia, że szkoła staje się katolicka? Odpowiada dalej papież Pius XI w swojej encyklice. By była ona taką, potrzeba, żeby całe nauczanie i całe urządzenie szkoły, nauczyciele, programy, książki wszystkich przedmiotów były przejęte chrześcijańskim duchem pod macierzyńskim kierunkiem i czujnością Kościoła. W ten sposób, żeby religia była prawdziwie podstawą i uwieńczeniem całego wykształcenia na wszystkich stopniach, nie tylko początkowych, ale i średnich i wyższych. Konieczną jest rzeczą, żeby użyć słów Leona XIII, by nie tylko w pewnych godzinach wykładało się młodzieży religię, ale by całe nauczanie tchnęło duchem chrześcijańskiej pobożności. Jeśli tego braknie, jeśli to święte tchnienie nie będzie przenikać i rozgrzewać dusz nauczycieli i uczniów, bardzo mały pożytek będzie można zebrać z jakiejkolwiek nauki. Przeciwnie, często wynikną z tego szkody i to niemałe. Myślę, że te słowa dla wielu dzisiaj, dla wielu katolików są dzisiaj szokujące. Dlaczego są szokujące? Ano dlatego, że w ostatnich dziesięcioleciach Kościół praktycznie już tak nie mówił. I moim zdaniem to jest wielka szkoda. Gdyby katolicy postępowali tak, jak pisze papież Pius XI, gdyby naprawdę posyłali swoje dzieci do szkół katolickich i naprawdę dbali o katolicką formację swoich dzieci, gdyby Kościół na to naciskał i potrafił zaoferować naprawdę dobrą katolicką edukację, to dzisiaj świat wyglądałby inaczej. To nie byłoby tych zamieszek, które widzieliśmy w ostatnim czasie. To nie byłoby tych wielu, wielu, wielu problemów, których dzisiaj doświadczamy. Oj, naprawdę, można byłoby wiele bólów sobie oszczędzić, gdybyśmy robili to, co papież Pius XI nam polecał. Gdyby katolicy naprawdę zrozumieli, jak wielka i ciężka jest ta odpowiedzialność posłania, zadbania o odpowiednią edukację dla swoich dzieci. I znowu, żeby nie było tutaj nieporozumień, nie oskarżam w pierwszej linii katolików, świeckich katolików, nie oskarżam w pierwszej linii rodzin, że o tym nie wiedzą, bo na główne oskarżenie zasługuje hierarchia Kościoła. Hierarchia, która o tym nie mówiła. Hierarchia, która zaślepiona swoim zachwytem nad światem współczesnym uważała, że teraz to już nie ma potrzeby się oddzielać od tego świata. Nie ma potrzeby tworzyć jakichś specjalnie katolickich szkół. My się tak otworzymy, wyjdziemy do tego świata i w ten sposób ten świat przemienimy. Tak, ten świat przemieniliśmy, że teraz mamy to, co mamy, że cały świat wygląda tak, jak wygląda, że na naszych ulicach maszerują ludzie, młodzi, starsi, pod diabelskimi znakami, domagając się możliwości mordowania niewinnych. Taki jest owoc tego otwarcia się wobec świata. Taki jest owoc zaniedbania tak wielu rzeczy, między innymi właśnie tej troski o katolicką edukację. Co w praktyce można zrobić? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że katolicka rodzina ma fundamentalny obowiązek zadbania o naprawdę katolicką formację. I dziecko, które spędza przecież w szkole tak dużo czasu, dziecko, które tam znajduje swoich rówieśników, z którymi spędza mnóstwo czasu, będzie w sposób ogromny formowane przez szkołę i otoczenie, w którym się obraca, to otoczenie
powiedzmy w szkole i dookoła szkoły, ci ludzie, którzy są w szkole i dookoła szkoły. To będzie miało ogromny wpływ. Dlatego nie wolno tego zostawić przypadkowi. Dlatego nie wolno katolikowi tak po prostu posłać swoje dziecko gdzieś do szkoły. Szukajmy naprawdę dobrych szkół. Tam, gdzie się tylko da, szukajmy znaleźć takiej szkoły, która jeszcze ma jako tako tradycyjne wychowanie. Która jeszcze jako tako pracuje, żeby w tych dzieciach wypracować cnoty kardynalne. Mało jest takich szkół, ale da się je znaleźć. Takich szkół trzeba szukać. Jeśli nie jesteśmy w stanie znaleźć, jest jeszcze opcja nauczania domowego. Jeśli jest takich rodzin w okolicy kilka, jeśli takie rodziny się znają, można próbować organizować takie nauczanie domowe razem, szczególnie w tych trudnych czasach teraz, gdzie szkoły są tak chętnie przez miłościwie nam panujących zamykane. Szczególnie w tym czasie to może być na miejscu, to może być odpowiednie rozwiązanie. A więc zebrać się w jakąś grupę, stworzyć razem właśnie takie nauczanie domowe, wspierać się razem rodziny, które mogłyby się w tej materii wspierać. A oczywiście, jeśli tylko jesteśmy w stanie znaleźć dobrą katolicką szkołę, to raz, że posłuchajmy do niej dzieci, dwa, że wspierajmy takie szkoły, żeby one mogły przetrwać, żeby one teraz też w tym trudnym czasie mogły przetrwać, żeby mogły formować dobrze dzieci, przyszłe dzieci, przyszłe pokolenia Polaków, żeby tutaj naprawdę te ostatki tych katolickich szkół w Polsce, tych naprawdę katolickich szkół, które jeszcze dzieci wychowują, żebyśmy ich nie stracili. A tam, gdzie tylko jest możliwość, może spróbujmy zakładać katolickie szkoły. Czy to jest niemożliwe? Nie, to nie jest niemożliwe, to jest możliwe. A przykładem jest chociażby nasza szkoła podstawowa i liceum świętego Tomasza z Akwinu w Józefowie. To szkoła, która naprawdę bardzo stara się o katolickie wychowanie. Oczywiście, że wszędzie zdarzają się błędy i u nas, i my popełniamy błędy. Natomiast po to ta szkoła powstała, żeby naprawdę formować katolików. I szukajmy takich szkół, wspierajmy takie szkoły, zakładajmy takie szkoły, jeśli jesteśmy w stanie. A jeśli nie, to pamiętajmy o tym, że pozostaje jeszcze ta opcja edukacji domowej. My również, nasza szkoła wspiera, stara się wspierać takie rodziny, które decydują się na edukację domową. Przede wszystkim, jakie rozwiązanie wybierzemy konkretnie, to już jest rzecz drugorzędna. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to jest fundamentalny, podstawowy obowiązek sumienia katolickich rodziców. Zadbać o katolicką, dobrą szkołę dla swoich dzieci. I tego nie wolno lekceważyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.